I słuchajcie, kobiety Zielonej Góry, płeć piękna, nie poddawać się, ładować, bić i nie patrzeć, kurwa, czy krew leci, czy żyje. Napierdalać, chodzić na kursy samoobrony, chwyty, szczyt techniki, chwyty, wszystko, bajery, ładować. Gdzie ładować najpierw? W jądra, bo fraje się skurcza i na glebę pada. Jak nie zdążysz w jaja walnąć, to walniesz tu, w grdykę albo palce do ślipiów. I w piszczele kopać. Chcesz coś zobaczyć? Chcesz? Wiesz? Ten granatowy. Te kółko, co ma z tyłu, zapasowe. I on tam siedzi teraz? No jak, cały czas. I później wieczorem przyjeżdża. No? No ale chyba ja wiem, nie wiem. A skąd ja mogę wiedzieć, czy to nie jest on? Ten z Zielonej? No? Kurwa. Zielonej Góry, ja pierdolę. Może to ten chuj. Kurwa pierdolony. Tak. Tak, słucham? Dzień dobry, pani Angelo. Dzień dobry. Wie pani co? Ja mam do pani sprawę. Ja bym chciała strasznie u pani nauczyć opanować wszystkie ciosy na tej bestii. No. Pani Angelo, wie pani, że on się czai? On jest na czatach. No pewnie jest. I wie pani co? Najważniejszy jest pierwszy ruch. Na tą bestię. On pierwszy atakuje? Tak. O cholera. Niestety samoobrona polega na obronie, nie na ataku. Dobrze, a jak załaduje z tyłu? Skoczy na plecy na przykład. I nóż przy... Proszę, nie skacze na plecy, bo wy sami, jakby się pani przewróciła, to jemu też coś mogłoby się spać. Ale jest taka opcja, proszę panią, że on skacze na kark, przystawia nóż i kładzie ofiarę na glebę. No, no tak, no ale... No i jak ja się podniosę, jak bestia na mnie się uwali? Wiesz, jaka kurwa? Tak, kurwa, męska kurwa to jest ta, mierzałaś mi to. Co to było? To co to było? Przygotowanie, jak w oczy będzie. Taką pani minę strzeli? Tak, jak się zejdziemy się oczami. Myśli pani, że się wystraszy? On nie wystraszy się, ale skupieje. Nie będzie wiedział, czy ma pluć, czy ma wychodzić, czy co. Nie będzie wiedział, jak ma zapalić silny gwałt. Taka metoda, technika, tak? Tak, taka technika. Szokowa. Tak, szokowa technika. Szczyt techniki zrobić z jajek tiki, tiki. A ćwiczymy to na facetach? Nie, my nie ćwiczymy na facetach, tylko na tarczach. Na tarczach? Tak. Czyli wszystkie uderzenia, szosy, kopnięcia, to wszystko jest realne. I w tarczę ładować? Tak, pani się wyładowuje na tarczy. Ale tarcza nie zasadzi. Czy to martwe, no tak, twarde? Ale zobaczy pani, ma pani siłę. No to nie jest takie uderzenie. Ale wie pani co, tu nie chodzi o siłę. Tu teraz w tym momencie jest ważna, proszę panią, psychika. A z czego są te dowalenia? Niech pani przyjdzie na trening. Ale dobrze, pani Angelo, z czego to plastik, co to jest? Steropian? Wie pani, bo ja dlatego się pytam, bo ja mam 65 lat, o to chodzi. Żebym ja sobie nadgarstków nie połamała, proszę panią, i tych, i palc. Bo ja kiedyś byłam, wie pani, ja grałam na fortepianie. Albo go w jaja kopnąć, albo w splot, albo gaz pieprzowy. Ja bym go, kurwa, tego, syna tego gnoja, bym złapał swoje ręce, to kurwa koniec. Najpierw bym wycięła mu jaja tą. Tępą brzytwą. A później kutasa ubiła kotlet. Ale gdzie kopać, żeby bolało? O to chodzi? W jaja. Gdzie w jaja? Aha. Gdzie? W grdykę. O kurde. No. Gwałciciele to są różne odmiany. Krasnoludek to wejdzie, poskacze ich heja. Na czatach to stoi, obserwuje, kurwa. Trzeci
to jest, obnaża się i wystawia mortadele. To jest tak zwany zboczeniec. Czwarty to jest rzeźnik. Kroi, masakruje ciało. Ładuje do wora, albo w dywan zawija. I wywozi kurwa tam do rzeki, wyrzuca. Albo za autem topi. Pani Angelo, i takie hasło sobie damy. Samiec to nasz wróg. Nie, oczywiście, że nie nasz wróg. Liga kobiet, liga rządzi. Ja muszę już kończyć. Dobrze, pani Angelo, dobrze. Nie, nie, nie róbmy sobie zagatek ani kabaretu, bo to są rzeczy poważne, wie pani. No, dziękuję. Dobra. Proszę. Samiec swój wróg. Skurwysyn. Pryszczate, chude gnoje, kurwa, niedoroby. Ma małego, kurwa, takiego. Nigdy mu nie staje, tylko mu wisi. Bo napadają, gwałcą i kaleczą. To są, kurwa, psychopaci niedorobieni. To są ludzie z pękniętego kondona. Trzeba skurwysyna złapać tą bestię.